Wybiła godzina 10:00. Start. Poczekaj. Paweł Atrafimowicz. Obecny. Bartosz Brudnicki. Obecny. Maja Kabrewicz. Obecna. Jan Jaworski. Obecny. Hubert Kalbarka. Obecny. Marcel Kalinowski. Obecny. Antoni Kiżyc. Jakub Szkolowicz. Obecny. Nikola Szymińska. Adam Milewski. Gabriela Niegowska. Liliana Nowak. Zuzanna Przybyłowska. Zuzanna Rukłowska. Łukasz Sarnowski. Maciej Sosnowski. Golner Stopczyński. Obecny. Lucja Tchórzewska. Patrycja Wodzyńska. Amelia Wojnińska. Edyta Nowak. Obecna. Izabela Przybyłowska. Obecna. Beata Habrewicz. Grzegorz Kalinowski. Obecny. Iwona Robińska. Obecna. Zuzanna Barej. Olivia Bartnikowska. Emil Brulewicz. Nie ma. Zuzanna Chmielewska. Igor Cynke. Bartosz Denura. Alicja Gołębiewska. Maja Kurecka. Ida Jabłonowska. Jakub Jędrzejewski. Obecny. Mateusz Kamiński. Obecny. Tomasz Koryciński. Zuzanna Kasiewska. Obecna. Alicja Kurowska. Obecna. Bartosz Nałęcz. Obecny. Krzysztof Pażuchowski. Obecny. Bartosz Serczyński. Obecny. Mateusz Prewencki. Obecny. Elżbieta Słonińska. Obecna. Alicja Włodarczyk. Obecna. Dawid Brona. Obecny. Klaudia Pudlewska. Obecna. Marcelina Żbikowska. Obecna. Wioleta Chmielewska. Marek Gorzewski. Obecny. Jolanta Kraśniewska. Obecny. Jest pani Jolanta? Obecna. I Jolanta Joanna Zubiewicz. Obecna. Moi drodzy, dzisiejsza lekcja będzie nietypowa. Nasza szkoła przystąpiła do próby bicia ogólnopolskiego rekordu Guinnessa w organizacji największej akcji gotowania zdrowego śniadania. W ramach programu Śniadanie daje moc. Jak wiecie, śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jest pierwszym posiłkiem po bardzo wielu godzinach snu. Dlatego potrzebujemy zaraz zjeść go po przebudzeniu, ponieważ daje on nam siłę i energię. Czasami rano jesteśmy może nie tak bardzo głodni lub chcemy pospać chwilę dłużej kosztem tego, że nie zjemy porannego śniadanka. No i niestety to jest błąd. Prawdziwy przypływ porannej energii i radości życia może nam dać tylko i wyłącznie pyszne, apetyczne śniadanie. Niestety, nie wszystkie dzieci je jedzą. Dzisiejszy dzień, 6 listopada, obchodzimy jako Dzień Śniadanie daje moc. Dziś w szkołach podstawowych w całej Polsce dzieci przygotowują i jedzą wspólnie śniadanie. Na ławkach szkolnych, popatrzcie, znajdują się smaczne produkty śniadaniowe. Zostaliście wcześniej podzieleni na zespoły. Każdy zespół ma na swoim stanowisku pracy różne spożywcze produkty. Zgodnie z zasadami, które wcześniej poznaliście,
tego zdrowego odżywiania na ławeczkach znajdują się, popatrzcie, sery, jogurty, warzywa, pełnoziarniste pieczywo, chuda wędlina i woda. Dzisiejszym zadaniem będzie przygotowanie w zespołach pysznego śniadania, które później wspólnie wszyscy razem zjemy. Potrawą, jaką wykona każdy zespół, będzie pyszny twarożek z warzywami, smaczne kanapki z wędliną i serem oraz owocowe szaszłyki. Do pomocy macie rodziców i nauczycieli, którzy będą Was wspierać w dzisiejszym gotowaniu. Za chwilę, krok po kroku, będę mówić, jakie czynności powinien wykonać każdy zespół. Bardzo proszę, aby każde z Was uważnie słuchało, jakie będą kolejne zadania kulinarne. Zatem zaczynamy. Na początku bardzo proszę, aby... Posłuchajcie chwilę.
stolikach są ułożone kolorowe owoce. Wszystkie zostały wcześniej umyte i pokrojone na małe kawałki. Bardzo proszę, aby każdy z Was przygotował przepyszne szaszłyki. Użyjcie do tego drewnianych patyczków. Na patyczki wbijcie Wasze ulubione owoce. Pamiętajcie, aby na każdym szaszłyku znalazło się kilka rodzajów owoców. Każda osoba powinna przygotować 2 szaszłyki. Jest prawie, nie ma nic. Jest prawo.